Panie wójcie, podczas dzisiejszych obrad Rady Gminy Osięciny podjęte zostały dwie kontrowersyjne uchwały dotyczące likwidacji szkół podstawowych po Cierzynie i Woli Skarbkowej. Czy taka decyzja ma jakieś logiczne uzasadnienie? Tak, otóż ta decyzja jest bardzo trudną decyzją dla samorządu naszej gminy, ponieważ likwidacja szkoły wiąże się z różnymi zmianami organizacyjnymi, szczególnie sieci szkół, i dzieje się na najmłodszych mieszkańcach naszej gminy, na uczniach. Również chodzi o pracowników oświaty. I dlatego też ta decyzja jest taka trudna do podjęcia, ale konieczna. Konieczność jej podjęcia wynika z demografii. Otóż w szkołach też w ciągu kilku lat, pięciu lat ubyło prawie 50% uczniów, czyli jest to bardzo duży współczynnik. Gmina otrzymuje subwencje oświatowe w przeliczeniu na jednego ucznia. Także gdyby to przeliczyć, tych 40 kilku uczniów w jednej szkole i w drugiej, to do utrzymania tych szkół potrzeba dołożyć po 600 tysięcy złotych. No a żeby dołożyć do utrzymania szkoły, to trzeba komuś innemu zabrać. Więc środki, które otrzymujemy z budżetu państwa, są dalece niewystarczające do utrzymania tych szkół. Więc tu główną winą można obarczyć demografię. Panie wójcie, dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo.